Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych. Zajmujemy się różnymi badaniami. Między innymi prowadzimy projekt, który ma na celu stworzenie tak zwanych walk dronów. Zresztą taka jest też nazwa projektu. To wydarzenie multimedialne walki dronów, ono składa się z kilku etapów. Mamy etap czysto wirtualny, gdzie bazujemy na grze 3D, w której pilot jest w stanie wyszkolić się i przejść do kolejnego etapu. W kolejnym etapie możemy latać już rzeczywistym dronem z udziałem wirtualnych przeciwników, czyli taka poszerzona rzeczywistość. I finalnie ostatnim krokiem jest właśnie walka dronów z udziałem prawdziwych dronów na stadionie czy też hali, gdzie faktycznie latamy i strzelamy do siebie prawdziwymi dronami. Walki dronów jest to zupełna nowość, nie tylko w Polsce, ale i na świecie, ze względu na to, że nikt nigdy nic takiego nie zrobił. Oczywiście były pewne próby prowadzenia czegoś takiego, natomiast ze względu na to, że albo drony były za małe i po prostu nie było to wystarczająco widowiskowe, albo drony były po prostu zbyt masywne i nie było tej szybkości, niestety się to nie udawało. Poza tym problem polegał na stworzeniu systemu trafień i detekcji tych trafień, który pozwalałby na to, żeby drony rzeczywiście mogły ze sobą walczyć. Każdy dron został wyposażony w specjalny system detekcji trafień. Strzelamy nie ostrą amunicją, tylko strzelamy wiązką laserową i wykrywamy miejsce trafienia na dronie. Dodatkowo drony są wyposażone w takie efektowne systemy oświetlenia oraz generatory dymu. Przy takim konkretnym trafieniu jesteśmy w stanie wypuścić dym, czyli zasymulować, że dron został uszkodzony i przejąć kontrolę nad dronem, bezpiecznie wylądować na scenie. Do naszego projektu zostały zakupione różnego rodzaju drony. Największym, który został zakupiony, to Matrix 300 RTK. Zakupiliśmy drony firmy DJI, który jest najpopularniejszym producentem dronów chyba na świecie. Chcemy mieć dostęp właśnie do takiej infrastruktury, która będzie aktualna i zgodna z trendami na rynku. Co więcej, stworzyliśmy precyzyjny symulator, który oddaje fizykę drona i możemy właśnie w takim środowisku symulacyjnym, w środowisku Unreal Engine, tworzyć takie symulacje, tworzyć eksperymenty, dzięki którym bez niszczenia dronów jesteśmy w stanie tutaj przeprowadzić badania nad algorytmami. Ze względu na to, że projekt tak naprawdę się jeszcze nie skończy i będzie tutaj rozwijany przez następne lata, chcielibyśmy, żeby studenci, którzy przyjdą na naszą uczelnię i będą się szkolili właśnie między innymi w przedmiotach związanych z dronami, będą mogli w przyszłości pomóc nam rozwijać te projekty.